Kilka słów o mnie. Ja zajmuję się marketing automation, marketing automation na mediach społecznościowych, internetach, google'ach i tego typu działaniach. Troszeczkę udało mi się przygotować proces wdrażania tego w firmach, że cały proces nie zajmuje tygodni, miesięcy, dni, tylko dwie godziny. Wystarczą dwie godziny do tego, aby już pierwsze efekty były po pierwszym miesiącu. Czyli marketing automation to jest tak naprawdę narzędzie, które 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pozwala Tobie zdobywać nowych klientów. To taki niezwykle ważny organ, niczym serca, płuca, wątroba, no, nogi, ręce, palce, oczy, nos, które cały czas pracują dla Ciebie po to, żeby zarabiać. To, co my uczymy i to, co wdrażamy u naszych klientów, to jest dobre bez względu na to, jaką branżę reprezentujesz. I właśnie dla Ciebie, jeśli jesteś lokalnym przedsiębiorcą, jeśli jesteś firmą, która skupia się na pozyskiwaniu klientów i chce ich mieć, to to spotkanie jest dla Ciebie. Dzisiaj pokażę, jak ta wiedza, którą tutaj będę prezentował, może Tobie pomóc zwiększyć sprzedaż już w zaledwie 30 dni. Taki jest cel każdego webinaru. Na każdym webinarze pojawia się dokładnie ten slajd. Nie chcemy opowiadać o rzeczach, które kiedyś będzie lepiej. Albo jeśli będziesz długo, długo, intensywnie pracował, to będzie lepiej. Nie. Staram się pokazywać rozwiązania, które już w ciągu 30 dni dadzą znaczącą poprawę w Twojej firmie. Pojęcia, z którymi dzisiaj będziemy się spotykać, no to troszeczkę to są takie naukowe, a czasami. Mówi się o tym, że to nie jest nauka. Ale słuchajcie, może być nie nauką, tak jak NLP, ale mówię wam, to działa. To, żeby rozumieć w jaki sposób ludzie podejmują decyzje, w jaki sposób móc na nich wpływać i w jaki sposób ich mózg reaguje na różnego rodzaju bodźce, jest niezwykle potężną bronią. Można to wykorzystać w kampaniach wyborczych, można to wykorzystać w życiu prywatnym, publicznym. A co najważniejsze, w biznesowym. I właśnie dzisiaj będziemy o tym mówić. Ja nazywam się Daniel Kędzierski. Naszą aplikację już zainstalowało ponad 90 tysięcy użytkowników z całego świata. Z tego w samej Polsce 14 tysięcy firm. Cieszę się, ponieważ również zostałem doceniony przez Meta, czyli przez Facebooka. Na oficjalnym fanpageu Facebooka jeszcze. Cały czas ten film widnieje, możecie go znaleźć. Uczę przestrzeń Facebooka, jego klientów, jak dobrze robić Facebooka. Dzięki temu wy i inni, którzy oglądają ten materiał, mogą się dowiedzieć, jak lepiej poprzez komunikację pozyskiwać klientów. Na tym materiale, który właśnie na fanpage'u Facebooka, mówię o strategii 421. Jest to strategia, która została opracowana w ramach przygotowywania mojej pracy doktorskiej. Mówiąc o komunikacji i wpływie na ludzi poprzez budowanie pewnego rodzaju kotwiczenia, planowania, metaformowania tych ludzi, którzy są odbiorcami reklam, czyli poprzez treści graficzne, tekstowe, audiowizualne, możemy wpływać na percepcję, a jednocześnie na sposób, w jaki te osoby postrzegają waszą firmę i motywuje się ich do korzystania. To modyfikowanie tych użytkowników, ich sposobu myślenia jest możliwe, jeśli, jeśli możemy na linii słowo akcja wpływać na, na nich, czyli jeżeli mówimy do nich w taki sposób, że to powoduje wykonanie pewnej akcji oraz jeżeli mówimy w taki sposób, gdy to wywołuje pewną reakcję emocjonalną. I moi drodzy, jeśli myślicie, że słowo manipulacja, i teraz prosiłbym Was w komentarzach, chciałbym Was poznać. Proszę, napiszcie w komentarzach, czy słowo manipulacja, czy manipulowanie innymi ludźmi to jest coś złego, czy może to coś jest dobrego. Ja będę teraz czytał komentarze. Bardzo proszę, powiedzcie mi, czy manipulowanie innymi ludźmi to jest coś złego, czy to jest coś dobrego. Dobrze, mam już pierwszy komentarze. Ani złego, ani dobrego zależy do intencji. Zależy, to zależy. Hm. No dobrze. To świetny sposób marketingowo, nawet politycznie odpowiedzieliście, to zależy. Natomiast. O, mamy pierwsze, pierwsze jednoznaczne. Manipulacja jest czymś negatywnym. To złe. Ja chcę zmienić wasz sposób myślenia, dlatego też was podprowadzam. Dobrze. Czy ludzie, którzy manipulują innymi, są osobami złymi, czy to jest rzecz, która jest zła, czy osoby, które manipulują, są złymi osobami? Raczej złymi piszaga. Jeszcze jakiś komentarz? No odważnie, przecież nie ma waszych imion, nazwisk, adresów, nip, PESEL. Manipulacja jest czymś złym. Nie definiuje to jednocześnie osoby. Większość z nas manipuluje. Ania ja pisze złe. Osoby, które manipulują, zachowują się źle. No i moi drodzy, w związku z tego, że mamy taką dosyć swobodną tutaj dyskusję, to ja wam powiem. A co z tym, że taki czteromiesięczny dziecko jest mu smutno, leży w łóżeczku. I zauważył, że jak będzie krzyczał, to przybiegnie taka pani, będzie do niego zacieszać, ooo, robić dziwne miny, uśmiechać się do niego, albo nawet weźmie go na ręce i przytuli. I on zauważa tą prawidłowość i mówi: Nudno mi, a to wrzasnę, to przybiegnie ta pani. Nudno mi, to będę krzyczał. Źle się czuję, to będę krzyczał. Za każdym razem, jak krzyczę, przybiega pani, się mną opiekuje. Czy to nie jest manipulacja? Tak jest. Czy zatem to dziecko jest złe? Czy rodzice, które mówią: "Nie ma internetu, bo sami je wyłączyli po to, żeby dzieci nie siedziały na telefonie i zajęły się innymi aktywnościami czy nawet odrabianiem lekcji", to jest coś złego? Czy ci rodzice są źli? Ja stawiam tezę, że manipulacja jest częścią bycia człowiekiem. Czy jeżeli ja planuję oświadczyć się mojej żonie i wynająłem do tego zamek, ściągnąłem panią skrzypaczkę do tego, zaaranżowałem wszystko, czy ja to wszystko zrobiłem, czy niejako troszeczkę manipulowałem moją żoną, żeby podejmowała decyzję? Nie wiem, manipuluję z nią każdego dnia, każdego dnia staram się być dla niej najlepszym mężem, jakim tylko mogę być, po to, żeby wciąż dalej chciała być ze mną. Czy to nie jest w jakiś sposób manipulacja? Saki, czyli my, jesteśmy gatunkiem stadnym, wybieramy lidera, który na nas wpływa i następuje oddziaływanie. Musimy zaakceptować tak bym bardzo chciał, żebyśmy zaakceptowali, że manipulowanie, a zatem wpływanie na emocje i zachowanie innych jest częścią naszej kultury i tożsamości, z tym, że jesteśmy ludźmi. I skoro tak jest, to. Opowiem wam o kilku takich, które prawdopodobnie znacie. Pierwsze jest to kotwiczenie. Nie wiem czy kojarzycie taki film Hancock. Moi drodzy, napiszcie w komentarzu, to nie będę was często o to prosił już więcej, ale czy widzieliście taki film Hancock? Ja opowiem, że to jest super bohater, który gra jeden z fajniejszych aktorów amerykańskich, ale to jest taki super bohater któremu wiele rzeczy w życiu nie wychodzi. Jak się coś pojawi, to coś zniszczy, zepsuje i w ogóle. I w którymś momencie poznaje PR-owca. Nie pamiętam, czy ratuje mu życie, czy cokolwiek innego, ale poznaje człowieka od PR-u, który mówi mu, w jaki sposób powinien rozmawiać z tymi ludźmi, których ratuje, ogólnie z rynkiem, czyli z otoczeniem, bo wszyscy go nienawidzą po to, żeby poprawić jego wizerunek. No dobra. Zobaczę na komentarze czy ktoś widział. Tak, taki superbohater, ale taki superbohater trochę w innym stylu. Nie Superman, pan gładki, piękny i ogólnie, tylko taki superbohater inaczej. Ten pijarowiec radzi mu, żeby on mówił do ludzi good job, dobra robota. I ja mam tutaj dla was nawet materiał wideo. Ląduje i mówi, halo, co tutaj się dzieje? O, oh, mamy tutaj pod ostrzałem policjantkę. On już miał się I zająć, ale no, sobie radę z swojego No już tam na I uwaga. O. Oh. a, czekaj. Uh. pr kazał mi coś powiedzieć. Good job. I zaczyna Good to odgadzać? I ci ludzie są docenieni. I to było pierwsze kotwiczenie. On kotwiczył tych ludzi, że wykonali dobrą robotę. Oni czuli się docenieni. I częstokroć powtarzanie w różnego rodzaju komunikacji, takich sloganów, które mają no, w jakiś sposób kotwiczyć markę, jest bardzo często używane. Kolejną rzeczą jest reklama plusa. Nie wiem, czy pamiętacie. Brawo, ty, brawo ja. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta kobieta, pani Su, opisywała o tym, że w trakcie dyskusji, w trakcie zachowania czy w sprawie pewnych biznesowych reakcji, jak podanie ręki, przytrzymanie, dotknięcie czyjegoś barku, łokcia i pewno innych zachowań, powoduje, że ci ludzie reagują w pewien konkretny sposób. Powtarzanie tego często w konkretnych sytuacjach powoduje, że ci ludzie. Automatycznie odbierają Ciebie lepiej lub programujesz ich, że gdy mówisz im good job, a oni do tej pory spotykali się z tym, że jak ktoś im mówił świetna robota, to było coś dobrego, to samo używanie tych słów natychmiast wyzwala u nich proces, w którym czują się, że wykonali coś dobrego, że są częścią czegoś, co pomogli zorganizować, naprawić i zrobić. Kolejną metodą jest tak zwane zmienianie. Pewnych zachowań albo skojarzeń. No i teraz do tej pory oficjalnie mówi się o tym, że to jest wykorzystywane, będzie o tym ostatni slajd, do tego, żeby na przykład ludzie mają sobie uzmysłowić, co jest triggerem to bardzo ważne słowo trigger, co wyzwala chęć zapalenia papierosa. Na przykład, jeżeli ktoś do ciastka zawsze zapalał papierosa, to jest tak zwany trigger. Jeśli ktoś do kawy zapalał papierosa, jeśli wychodził z kolegami na zewnątrz i natychmiast pojawiał się u niego trigger, bo zwykle robił to z papierosem. No i teraz psychoterapeuci, którzy leczą ludzi z tego nałogu, to teraz wiedzą o tym wszystkim, to psychoterapeuci starają się zidentyfikować triggery, to jest niezwykle ważne słowo, i następnie do tego triggeru. Zmienić zachowanie tej osoby. Czyli trigger zostaje, ale zamiast zapalenia papierosa, oni robią coś miłego. On nie idzie do tych kolegów, tylko na przykład je ciastko. Przy jedzeniu ciastka nie zapala papierosa, ale na przykład je sobie krówkę. Identyfikując to, pozwala się tej osobie skojarzyć inną rzecz, którą nikt do tej pory robiła. Ale to nie oznacza, że firmy marketingowe nie wykorzystują tego do tego, żeby tych ludzi kotwiczyć w inny sposób. Po pierwsze, firmy, które sprzedają papierosy, robią to i na przykład kotwiczą, że to jest prawdziwy amerykański styl życia, że to jest prawdziwy mężczyzna, że jeśli robisz dane czynności, na przykład masz rancho, to powinieneś palić papierosy. Jeśli jesteś prawdziwym mężczyzną, który jedzie gdzieś tam, to powinieneś zapalić. Zobaczcie, jaka jest konstrukcja reklamy. Oni kotwiczą, że jeśli robisz to, to powinieneś przy tym palić papierosy. Inne w Polsce, to są polskie papierosy, one mówiły inaczej. Palisz, one są popularne, to są klubowe, to jest taka kultura, to jest towarzystwo uzasadnione, to jest sport, tak? I tak dalej, i tak dalej. To jest sposób na to, żeby też poprzez no, treści, czyli nazwy kotwiczyć. Jak widzicie, w poprzedniej części mówiłem kotwiczenie, good job poprzez treści, Tutaj mówimy o tym, żeby zastępować pewne działania, a oni starają się, czyli ci, którzy sprzedają produkty, starają się skotwiczyć, czyli twoje zachowanie, twój trigger automatycznie skojarzyć z korzystaniem z ich produktu. Psychoterapeuci i ci, którzy leczą, starają się mówić, że ten trigger, który musi być zidentyfikowany, musi być skojarzony z czymś innym. Co chciałbym, żebyście tu zapamiętali, że ludzki umysł, Działa na zasadzie, mówi o tym Cialdini, takiego kołowrotka, czyli odpala pewien schemat. I jeśli ten schemat poznacie pierwsze, najważniejsze rzeczy, tak zwane triggery, które odpalają kolejne zachowania u klientów, to możecie wpływać na te triggery poprzez skorzystanie z, właśnie z tego patternu, żeby te triggery skojarzono z waszym produktem, no to tak jak tutaj, tutaj mamy na slajdach, Albo pewnego rodzaju słowa, które mają swoją moc, były kojarzone z pewnego rodzaju zachowaniem, i wy możecie na to wpływać. Wiedza o tym, jak to działa, jest niezwykle ważna, ponieważ dobry marketing to jest perswazja i wpływanie na tych ludzi. Można to robić oczywiście po to, żeby leczyć ludzi, a można też robić po to, żeby ci ludzie bardziej i chętniej przywiązywali się do tego produktu. I właśnie o tym, Dzisiaj mówimy. Zobaczcie, jeszcze jest coś takiego jak przeramowanie, czyli sposób znowu związany z komunikacją. My nie mówimy problem, my mamy wyzwanie. Albo używamy tego albo. To jest tak zwane było źle, ale. I jeżeli jest ale, to można to przeramować. Czyli zamiast powiedzieć, dzisiaj był bardzo ciężki dzień. I to był bardzo ciężki dzień w pracy. Można powiedzieć, dzisiaj był bardzo ciężki dzień, ale dzięki temu nauczyłem się tego, tego i tego. Czyli dzięki komunikacji problemy, które, z którymi możecie się spotykać, albo nazywanie rzeczy trudnych, możecie w taki sposób, niczym politycy, odkręcić, że one nie są straszne. No, ale można też mówić o, o tym, czy ktoś jest optymistą, czy ktoś jest. Mesymistą, ale tak naprawdę jest to przeramowanie. To jest taka jedna z metod związana z NLP. Mówimy ludziom, to jest wcale nie jest w połowie pusta szklanka, to jest w połowie pełna szklanka. I na tym między innymi polega ta metoda. Robert Litz o tym świetnie pisze. Nie znalazłem wersji polskiej. Poszukam może bardziej, ale jakoś nie udało mi się znaleźć. No, i teraz zobaczcie, skoro możemy przeprogramowywać ludzi, żeby kojarzyli pewnego rodzaju zachowania z pewnego rodzaju potrzebami. Typu wychodzę z kolegami, oni zapalają papierosa, ja też, piję kawę, ja też. Możemy też mówić o tym, że pewnego rodzaju kołowrotki, czyli ciąg zdarzeń w naszym mózgu powoduje pewnego rodzaju halucynacje. Efekt strupera to jest taki efekt, że macie niebieski, czerwony, zielony. Ale te kolory powodują u Was zaburzenie percepcji. Zobaczcie, niebieski jest na kolor zielony, zielony jest na kolor niebieski, czarny jest żółty. Widząc to, Wasz umysł potrzebuje dwóch dużych mechanizmów, żeby to ze sobą połączyć, no bo słowo fioletowy kojarzy się z innym kolorem. I żeby Wam to dobrze połączyć, wymaga to od Was większej ilości czasu, ale potraficie to zrobić. Jakkolwiek. W pierwszym momencie następuje taki dysonans poznawczy. Tutaj macie, i to w zależności od tego, jak na to patrzycie, albo dwie twarze, które zbliżają się do siebie ustami i nosem, albo widzicie kielich. To złudzenie znowu pokazuje, jak bardzo dziwnie może pracować ludzki mózg, i to jest też sposób na to, żeby zrozumieć, że ten mechanizm, który w środku macie, jest sterowalny. Czy poprzez formę graficzną, czy formę tekstową, czy dźwiękową wpływamy na to, w jaki sposób realizujemy różnego rodzaju działania. My potrafimy wpływać, zatem potrafimy wywierać wpływ na innych ludzi. I o tym też mówi Robert Cialdini. To jest książka, która na pewno jest po polsku, jest w audiotece do odsłuchania. Fastony kiedyś uzyskał zgodę od wydawcy, że my oraz nasi koledzy z branży czytaliśmy tą książkę na głos, i do tego rozdział po rozdziale dawaliśmy różnego rodzaju komentarze. I to jest właśnie fajne, że ta książka jest no może nawet napisana zbyt prostym językiem, ale bardzo dobrze, uwaga, wchodzi. Czyli bardzo łatwo może zastosować zasady, które są tam podane, a które za chwileczkę dwie wymienię. Po pierwsze jest poczucie zobowiązania. Oto no różnie jest to nazywane, ale w polskim przysłowie jest to, że komi czy obwoźny, czy ktokolwiek wstawia stopę w drzwi. Co to oznacza? Że jeśli pozwolisz tej osobie zawiązać z tobą chociaż początkową więź, to dużo łatwiej będzie tej osobie wywrzeć na ciebie wpływ. No i wykorzystywali to przedstawiciele związku wyznaniowego kościoła Hari Krishna, to jest opisywane właśnie w książce Roberta Cialdiniego. Niego wykorzystywali taki mechanizm, że szedł człowiek charakterystycznie ubrany i wręczał osobie kwiatek. I nic nie chciał i zostawił tą osobę w takiej konsternacji, że dostała właśnie coś i ta osoba odeszła. Za chwileczkę osoba bardzo podobna pod względem wyglądu, no bo to jest ta sama szata, ta sama kolorystyka, tak sam strój, wygląd, włosy, no po prostu pewna charakterystyka wyznawców tego kościoła jest podobna, szedł i prosił o datek. I Robert Cialdini opisuje, że w pewnym momencie to była organizacja, która bardzo dobrze z tych datków żyła i opisuje ten mechanizm. Jak to działa? Wręczyłem tobie kwiatek, nic nie chciałem, ale ty pozostałeś zobowiązaniem. I jak druga osoba poprosiła cię o coś, no to ty natychmiast mogłeś zrzucić ten ciężar zobowiązania i z dużo większą ochotą dawałeś datek na tą organizację, po to, żeby poczuć się lepiej. Ten mechanizm jest niezwykle bardzo skuteczny. Natomiast reguła konsekwencji, którą wykorzystuje się w wyborach, w sprzedaży, w kursach i wszystkich innych rzeczach, albo nawet takich ludziach, którzy sprzedają wam ciąg różnych szkoleń i innych rzeczy, polega na tym, żeby sprzedać tobie na początku coś za małe pieniądze. Wtedy ty uznałeś już wewnętrznie, że jest to warte tego, żebyś to kupił. Zatem ty mówisz tak. Jeśli powiedziałeś tak, to dużo trudniej jest tobie wycofać się z tego, żeby powiedzieć nie, ponieważ musiałbyś powiedzieć sam sobie, a nie chcesz tego robić, bo chcesz się sam ze sobą czuć dobrze, że jednak popełniłeś błąd. I to jest mechanizm, który jest jednym z silniejszych mechanizmów w naturze ludzkiej. Ludzie czasami popełniają błąd. Podejmują złe decyzje życiowe, wybierają złego partnera, ale konsekwentnie ze szkodą dla siebie, częstokroć tkwią w tym związku, ponieważ ciężko im powiedzieć, żeby się wycofać. Nawet jeżeli już później chcą się wycofać, to czasami już ze względu na inne osoby nie mogą tego zrobić. I to jest mechanizm, który wykorzystują, ponieważ nawet w internecie, nawet Amazon wykorzystuje ten mechanizm. Oni chcą, żebyś kupił za drobne, z domową, darmową, bezpłatną, pod same drzwi, do paczkomatu, dostawą. Za małe pieniądze. Chcą złamać twoją obiekcję przed strachem zakupienia na tej platformie. Chcą złamać twój strach, chcą złamać twoje zachowanie, chcą siebie przerobić, zmoderować, zmodelować, przekształcić twój sposób patrzenia. Chcą, żebyś czuł, że to jest miejsce, w którym Dowożą, i można kupować swobodnie i czuć się bezpiecznie. A jak to zrobią, zaczynasz kupować więcej. To jest metoda, która nazywa się reguła konsekwencji, wykorzystywana na wielu płaszczyznach. I właśnie tak i te wszystkie rzeczy, takie jak właśnie te reguły i inne zachowania, to była tak zwana idea, wokół której postanowiłem skupić się przez ostatni rok na daniu klientom. Pewnego rozwiązania, ponieważ ja poświęciłem dużo czasu na czytanie tych wszystkich książek, rozumienie tych procesów, ale fryzjer, mechanik, dentysta, człowiek, który prowadzi warsztat samochodowy, człowiek, który prowadzi gabinet fizjoterapeutyczny, sklep spożywczy to są bardzo ciężko pracujący ludzie. Prowadzenie biznesu w Polsce, bycie małym, lokalnym przedsiębiorstwem to jest po prostu hardcore. W większości przypadków dyrektorzy, prezesi przyszliby, zastąpili takiego przedsiębiorca przez tydzień, a następnie by po prostu dostali jakiejś choroby psychiczne i po prostu by się poddali. Nie daliby rady. I teraz można dzięki tej wiedzy, dzięki temu jak działa mózg oraz sztucznej inteligencji modelami generatywnymi ich ilością i mnogością, która specjalizuje się w konkretnych rzeczach, bo to nieprawda, że jest ich jeden. Jest ich około 40 bardzo dużych na świecie, które są dostępne przez API, i każdy specjalizuje się czymś. Można to wszystko połączyć. I tak powstał Fastony Post. Narzędzie, które samo tworzy treści na fanpage, na Instagramy, samo to wszystko robi. Czyli łączymy wiedzę z tym, co ludzie powinni wiedzieć. To, co czytają wasi klienci, jak się zachowują, kim są, kim są prywatnie, w życiu osobistym oraz z technikami wpływu na nich. Dzięki temu pokazujemy i potrafimy zrobić analizę behawioralną grupy odbiorców. Potrafimy rozumieć, jak to działa. Potrafimy wskazać dowolne miejsce na planecie o promieniu jednego kilometra, pokazać wiek, płeć, zakres wiekowy od do. I dowiedzieć się, czym ci ludzie się interesują. Możemy dowiedzieć się, jakie są ich zainteresowania, jakie mają cele zawodowe, jakie są wyzwania przed nimi w ich życiu, jakie są ich długoterminowe i krótkoterminowe cele, jakie są ich potrzeby jako klienta, Twojego klienta. Możemy wiedzieć, w jaki sposób podejmują decyzje, gdzie należy skupić uwagę, czy oni podejmują decyzje na podstawie opinii. A może czytają jakieś blogi, a może no, ważne dla nich są inne bodźce typu marka, cena, zaufanie, lub inne rzeczy, które wpływają na to, jak ci ludzie podejmują decyzje. Na przykład, jakie są ich cele zawodowe, albo jakie są ich problemy, takie doczesne, życiowe, prywatne, biznesowe, jakie są ich potrzeby, to wszystko wiedząc, a na końcu umiejąc wyłuskać z tego obiekcje zakupowe, czyli przeszkody przed tym, co klient miałby od Ciebie kupić, co powoduje, że ma wątpliwości, coś, co powstrzymuje go przed dokonaniem transakcji, mając to wszystko jak na tacy, jesteście w stanie mówić do nich w taki sposób, żeby chcieli od Was kupować. Dzisiaj, dzięki technologii, możecie wskazać dowolne miejsce na planecie. I w czasie rzeczywistym dać sobie szansę do tego, żeby móc wiedzieć, kim są wasi klienci. To bardzo jest czasami smutne, ponieważ ja spotykam się z sytuacjami, w których, jak zadam pytanie klientom, którzy zajmują się biznesem, mają już tych klientów, na pytanie skąd są twoi klienci? Skąd? To marketingowiec umie bardzo dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo kompetentny, potrafi to podzielić na kohorty, na etapy, na etapy, w którym klient podejmuje decyzję, kiedy porzuca, kiedy wraca. Osoba kompetentna umie. Natomiast przedsiębiorca, który jest specjalistą od naprawy samochodu, nie zna odpowiedzi na to pytanie. Więc w jaki sposób skutecznie może mówić do tych ludzi, żeby przekonywać? No i w tym miejscu obiecany prezent. Chciałbym, żebyście teraz, Napisali branżę, link do twojej strony, link do trzech stron twojej konkurencji, żebyśmy pokazali wam na żywo, w jaki sposób można wpływać i manipulować waszymi odbiorcami, jak wyciągać klientów z konkurencji, jak to wiedzieć wszystko, żeby zdobywać klientów. To ja przechodzę do narzędzia Fastony Post. Tutaj je mam i muszę wybrać fanpage. Oczywiście nie mam fanpage'a takiego prawdziwego w waszej restauracji, więc wybieram coś takiego jak taki testowy nasz Edu Mors Mociny. Następnie muszę wybrać konto reklamowe. Oczywiście nie mam konta reklamowego waszego, ale gdybym miał wasze konto reklamowe takie prawdziwe, no to bym stamtąd ściągnął sobie dane o waszych reklamach, użytkownikach i tak dalej. Jeśli miałbym Instagrama, również zasałbym stamtąd dane i na końcu dane bym zasał z. Pixela, czyli fanpage jest dla mnie źródłem danych, ale to jest fanpage, do którego mam dostęp, nie mojej konkurencji, więc mogę te dane pobierać. Konto reklamowe, robiłem reklamy, wciągnę stąd sobie dane o użytkownika. No i pixel, jeśli miałem na stronie pixela stamtąd, to w ogóle nakarmie się dosyta. Kolejna rzecz, kolejny etap. Po tym, jak wybrałem, muszę wybrać, jakiego to jest rodzaju kategoria. Tyle na razie wybierzemy. Można wybrać więcej. Język polski. Dobrze. No i muszę tutaj wprowadzić prawidłową stronę, no bo ta jest ewidentnie nieprawidłowa. Ale tutaj ją skopiuję sobie od pana Piotra. Przeklejam dalej. I co się dzieje? System w międzyczasie będzie skanował tą stronę. Ja muszę jej wpisać. Jesteśmy restauracją sushi z dostawą na wynos i przyjmujemy klientów na miejscu. Specjalizujemy się w. Idziemy dalej. Opisz klienta. Moim klientem jest zwykle miłośnik sushi japońskiej kultury jedzenia. Kurczę, trafiłem na sushi, którego nigdy w życiu nie miałem w ustach. Teraz muszę dać linki do, do konkurencji od pana Piotra. Dajemy link do pierwszej konkurencji, dajemy do drugiej i do trzeciej. I do. Co teraz się dzieje? Po pierwsze, teraz, jak zrobię dalej, system zacznie analizować, kim są ludzie, którzy odwiedzają te strony. Jesteśmy połączeni z większością hurtowni, które dostarcza dane, i taką hurtownią jest oczywiście Google, jest i Tessemraż, Ahrefs i wielkie inne firmy, które. Zbierają dane, zbierają dane o użytkownikach, i w ten sposób jesteśmy w stanie się odpytać. Następnie analizujemy, to właśnie teraz jest wynik tej analizy, które słowa nieprawidłowo określają twojego klienta, który jest zainteresowany twoją ofertą. Teraz gdzie mamy szukać klientów? Wyry, ocyły, af. W jakim wieku nam się wydaje? To jest bardzo ważne, że nam się wydaje, co są nasi klienci. Piszę, że to będą Polacy. Płeć chyba obie. Pyk, 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 pyk. Gotowe. I lecimy dalej. Tutaj są zasane takie modele, które analizują tą grupę odbiorców. I system mówi, że głównie Pana grupa odbiorców jednak jest w wieku 25-45 lat. Że jeżeli pan targetuje 45, plus, to do tej ilości ludności w tym miejscu przepala pan swój budżet. Potencjalnie osoby, które aspirują do wykształcenia wyższego są na studiach lub będą miały wykształcenie wyższe, to pana klienci, interesują się gotowaniem, podróżą, fotografią. Zainteresowania kultura japońska, zdrowe odżywianie, sztuka kulinarna, aspiracje. Zdrowy styl życia, poznawanie nowych kultur, samorozwój, cele zawodowe, awans zawodowy, rozwój umiejętności, balans między pracą a życiem prywatnym, problemy klientów, brak czasu na gotowanie, wysokie ceny jedzenia na wynos, brak różnorodności w diecie. Utrzymanie zdrowej diety to są ich wyzwania: znalezienie jakościowego jedzenia na wynos, łączenie pracy z życiem prywatnym, potrzeby. Szybkie i zdrowe posiłki, wysoka jakość składników, różnorodność w menu. Proszę zwrócić uwagę, że tu pan ma konkretne rzeczy, które powinien pan zawierać w treści na stronie internetowej, w broszulach, w ulotkach, w postach, ponieważ pana klienci potrzebują komunikacji, żeby z panem chcieć rozmawiać, które zapewnia ich o tym, że pan dostarcza im to, czego potrzebują. Długoterminowe cele. Częste podróże do Japonii, posiadanie własnej restauracji, mistrzostwo w sztuce kulinarnej, czyli marzą, to są ich marzenia, że chcieliby pojechać do Japonii, analiza zachowań zakupowych, budżet domowy średni, wysoki i elastyczny, czyli to jest klasa powyżej tego, tej najniższej. Częstotliwość zakupu: raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu specjalne okazje, czyli specjalne okazje ich motywują. Preferowane kanały zakupu: strona internetowa, aplikacja i telefon. Przeglądanie recenzji jest dla nich ważne, szukanie promocji, porównywanie ofert. Szukają do tej pory, szukali to mamy historyczne dane wpisywali frazę: najlepsze sushi w mieście, sushi na wynos, wegetariańskie sushi. Lokalne restauracje czyli preferują, w jaki sposób podejmują decyzję, skąd kupują. Lokalne restauracje sieciowe restauracje sushi i specjalistyczne sklepy z produktami japońskimi. Promocje to są bodźce, tak zwane triggery. Pamiętacie, wspominałem wam o triggerach. Promocje są dla nich ważne, rekomendacje znajomych i specjalne okazje. Zobaczcie, te specjalne okazje tutaj są też, korespondują z tym, co tutaj jest napisane, że częstotliwość zakupów, te specjalne okazje wywołują chęć zakupów, są tym triggerem skłaniającym do działania. Przeszkody zakupowe. Za wysoka cena, długi czas dostawy, brak zaufania do jakości. Kolejna rzecz, obiekcje zakupowe, czyli dlaczego klient może uznać, że nie kupi od Was w Waszej restauracji. Cena jest za wysoka, że zestawy są zbyt drogie w porównaniu do innych opcji, długi czas dostawy, brak różnorodności, za mało rzeczy się zmienia w menu, niepewność co do jakości. Muszą być przekonani, jakich używacie składników. To trzeba w komunikacji bardzo mocno uwypuklić. Brak opcji wegańskich. Nowy macie chyba, ale mówimy o całej branży. To jest analiza wszystkich klientów, którzy. To są ich wrażenia też od konkurencji. Problemy z zamówieniem online, czyli być może coś na stronie gdzieś są niezadowoleni. Niejasne informacje o składnikach. Ciekawa informacja. Nieodpowiednie godziny dostaw. Złe doświadczenia w przeszłości, brak zaufania do nowych restauracji. Zwróćcie uwagę, że to wydarzyło się tak od ręki. Mając dane o konkurencji, mając stronę internetową, jesteśmy w stanie zasać te informacje. Oczywiście, to też wynika z tego, że my bardzo dużo informacji zbieramy i w bardzo krótkim czasie w tej geolokalizacji we Wrocławiu przeanalizować, kim są klienci danej restauracji. Tak. Po prostu nie wymaga to jakiejś gigantycznego rozbudowanej analizy bycia behawiorystą, robienia badań, chodzenia po śmietnikach, sprawdzaniu co zakupi, ankiet. Nie wymaga tego. Wskazujecie dowolne miejsce na planecie, pyk i to się już dzieje. Ponadto system wam tworzy awatary, tak żebyście czuli, potrafili się tak też zobaczyć, kim ta osoba jest. Przykładowy taki awatar Ania Kowalska Ambitna, zorganizowana, uwielbia wyzwania, ciągle dąży do samorozwoju, jest otwarta na nowe doświadczenia, ceni sobie zdrowy styl życia. Obawia się wysokich cen, długiego czasu dostawy oraz braku różnorodności w menu. Ma także wątpliwości co do świeżości, jakości składników oraz niejasnych informacji o nich. To jest kobieta i mamy też marka. Marek jest ambitny, ciekawy świata. Interesuje go kultura japońska, zdrowe odżywanie, jest osobą zorganizowaną i ceniącą samorozwój. Marek obawia się wysokich cen i zobaczcie, ten długi czas dostawy jest niezwykle istotny. Mamy to gotowe, czyli analiza behawioralna dowolnego miejsca, nie, nawet nie miałem dostępu do waszego fanpage'a, jest od tak po prostu, mogę przeanalizować każde miejsce na świecie i dowiedzieć się. Co tych ludzi boli. Mogę poprawić dzięki temu stronę, mogę poprawić dzięki temu ulotki, mogę zrobić dobre posty na Facebooku. Mogę pisać tak, żeby chcieli czytać ode mnie. Chcę stworzyć sobie wszystkie treści na cały miesiąc. Uwaga, kalendarz, stwórz wszystkie posty i reklamy. Od kiedy? No powiedzmy, od dzisiaj. Chcę dużo postów. Tu jest mało, czyli około 6, około 15, ponad 20. Mogę dać jakieś sugestie? Wakacyjne promocje na sushi, zaproś, zaproś klientów z okazji wakacji i to jest taki dodatkowy tekst, który mogę zalecić, że na ten miesiąc chciałbym, żeby był motyw przewodni. Klikam utwórz, system mówi, że maksymalnie zajmie to 15 minut. OK, no to zamkniemy to i przechodzę do przygotowanych treści. No dobra, no to troszeczkę mniej niż 15 minut. Tutaj mamy pierwsze sushi spot. System generuje wam Teksty reklam, ale również generuje Wam grafiki. Robimy to przez Deli Trójkę, czyli model, który ma to wygenerować. Oczywiście to wymaga troszeczkę więcej czasu, ale zobaczmy, co wygenerował. Sushi spot to miejsce, gdzie pasja do sushi spotyka się z japońską kulturą, tworząc niepowtarzalne doznania smakowe. Nasze zestawy to klucz do sukcesu każdej Twojej chwili. Od relaksujących wieczorów po spotkania z przyjaciółmi. Wyobraź sobie, jak delektujesz się zestawem numer jeden, którym znajdziesz to, tamto i tamto. Właśnie takie momenty tworzą wspomnienia. Dla łączników kuchni wegańskiej mamy zestaw numer dwa, mamy też trzeci, czwarty, piąty i to jest ofertowa informacja o produkcie. Tutaj mamy reklamy sprzedażowe. Zobaczmy, jak wyglądają reklamy sprzedażowe te reklamy sprzedażowe są podzielone na tytuł, na, to jest ich pięć. Odkryj nasze zestawy idealne na wakacje, specjalne zestawy wege, wyjątkowy zestaw sushi, promocje wakacyjne. Tekst górny, jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. I teraz, jeśli w którymś momencie stwierdzacie, że chcecie coś zmienić, to to nie jest tak, że jesteście do tego po prostu przywiązani. Wchodzicie w ustawienia. I mówicie, moi drodzy, chciałbym zidentyfikować i na przykład zmienić sushi, te zestawy, które chcą, nie chcę ich i chciałbym, żeby tutaj pojawił się opis związany z kulturą japońską. Jest dla nas ważna. Mogę też stwierdzić, że poznałem moich klientów i stwierdzam, że są przeszkody zakupowe, na przykład klient ma, Problem z parkowaniem. Mogę to dopisać, ja nie jestem uzależniony od tego, a następnie jak to zrobię, to mogę wejść jeszcze raz. Zobaczcie, te posty automatycznie zostały zaplanowane na czerwiec i na lipiec. Mogę je edytować, mogę zmieniać ich kolejność, mogę je przestawić gdzieś indziej. Wszystko mogę z tym zrobić. Ewentualnie mogę skasować. To ja teraz myślę o tym, że chcę jednak na sierpień od 1 sierpnia inne treści reklam. I już nie chcę promocji wakacyjnej, tylko promocja zdrowego odżywiania odży promocja. Stwórz, gotowe. I znowu na cały miesiąc w kilka sekund mam zaplanowane posty, już się tworzą. W Sushi spod, wierzymy, że, że każdy kawałek sushi może przyczynić się do lepszego jutra. Nasze zaangażowanie w zrównoważoną produkcję zaczyna się od starannego wyboru składników. Współpracujemy nie tylko z tymi, którzy stosują etyczne metody powołu ryb i upraw, dbając o zachowanie naturalnych zasobów i oceanów i ziemi. Każdy ryż, który trafia do naszych potraw pochodzi z ekologicznych upraw, gdzie nie używa się szkodliwych pestycydów. Warzywa są wybierane z lokalnych, organicznych gospodarstw, co nie tylko wspiera lokalną społeczność, ale również redukuje ślad węglowy. Nasze procesy produkcji są zaplanowane tak, aby minimalizować odpady. Wykorzystujemy biodegradowalne opakowania, staramy się maksymalnie redukować zużycie plastiku. W naszej kuchni stawiamy na energooszczędne urządzenia. Nasza restauracja, która szanuje kulturę japońską, Dba o to, aby każdy element naszej działalności odzwierciedlał te wartości. Nasze menu jest pełne zdrowych i odżywczych opcji. I teraz, dlaczego to napisał? Bo już nie ma wrzucone w treść, proszę, tu jest 12 zestawów, które mamy promować. Teraz mówi o tym, jak budować społeczność. A nawet pisze za Was, to jest trochę straszne, ale pisze opinii od Waszych klientów. Nasz klient Janek po raz pierwszy odwiedział sushi Spot, był zwykłym miłośnikiem sushi Japo japońskiej kuchni. Zafascynowany smaką i estetyką naszych potraw, postanowił zgłębić tajniki tej wyjątkowej kuchni. Z każdym kolejnym zamówieniem na wynos i wizytą w naszej restauracji Janek odkrywał nowe smaki i techniki, które sprawiały, że jego pasja rosła. Dzięki wsparciu naszego zespołu mistrzów sushi Janek nauczył się rozpoznawać najświeższe składniki i oceniać subtelne różnice w smaku. Zdrowe odżywianie stało się jego priorytetem, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, proszę, grafika. Zobaczcie, ten system zrobi to dla każdej branży. Dla każdej branży i każdej lokalizacji, dobierze treści. Tutaj mamy reklamę, odwołuje się do braku czasu. Pamiętacie, że ludzie mówili, że tam jest brak czasu? To proszę bardzo, zrobił taką reklamę. Czy męczy cię brak czasu na zdrowe jedzenie? Poznaj naszą ofertę sushi Spot, która została stworzona, aby pomóc ci. Odkryj, jak pomagamy i efektywnie rozwiążemy problem braku zdrowych opcji na Wenus. Nie czekaj. Odwieź naszą stronę już teraz i zobacz, jak możemy odmienić Twoje życie. Twoje zdrowie jest dla nas priorytetem. Zapraszamy do kontaktu. Masz dosyć monotonnych posiłków? Poznaj sushi Spot, gdzie japońska kultura spotyka się z wyśmienitym smakiem. Oferujemy wyjątkowe sushi na wynos i do spożycia na miejscu. Zobacz, jak możemy wprowadzić zdrową różnorodność w Twojej diecie. Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem. Zapraszamy. Szukasz zdrowych smacznych opcji na lunch? Czy brakuje Ci zdrowych opcji obiadowych? Czy chcesz spróbować czegoś nowego i zdrowego? Sushi, miejsce, kultura, zdrowe spożycie, smakosz itd. Tak tak Kluczowanie klienta, kotwiczenie jego wrażeń opowiadanie o doświadczeniu jakim jest jedzenie sushi. Jeśli jesteś dentystą, napiszę na temat zdrowia. Jeśli jesteś mechanikiem, napiszę na temat bezpieczeństwa. Jeśli jesteś fizjoterapeutą, powie i podkreśli w jaki sposób dobra fizjoterapia pozwoli ci wrócić do zdrowia. Ten system nie ma ograniczeń, a ponadto jest po to, żeby wam pomagać. No dobrze, to teraz na chwileczkę wrócę do Was z, z powrotem z prezentacją. Mam nadzieję, że. Znaczy chciałbym w ogóle usłyszeć Waszą opinię. Jak Wam się podoba narzędzie, które może Wam powiedzieć, kim są ludzie w dowolnym miejscu na, na świecie? Narzędzie, które możecie zaplanować, czy tam się opłaca stworzyć restaurację? Czy tam będą klienci? Albo co pisać, co mówić, jak lepiej zbudować stronę internetową? Ważna rzecz. Czy Twój. Freelancer, czy ty sam, czy twoja agencja jest behawiorystą biznesowym? Czy rozumie, w jaki sposób ludzie podejmują takie decyzje? Czy twoja agencja to rozumie? A może gdy zaczęła współpracę z tobą, zaczęła właśnie od badania potrzeb mieszkańców pobliżu twojej firmy? Czy analizując to, mogłaby wiedzieć, jak lepiej pisać? A jeżeli nie robi tego, to skąd może wiedzieć, jakie są cele tych mieszkańców? Każda restauracja ma swój unikalny biznes. Można wskazać całe miasto, tak jak ja to zrobiłem, ale można wskazać analizę tych ludzi 3-5 kilometrów od tego biznesu. Jeden kilometr mieć bardzo precyzyjne informacje. Więc jeśli ktoś nie potrafi zrobić takiej analizy, to skąd ma mieć te dane? Nie wiem, z kosmosu spłynie do niej, a może oni twierdzą, że są nieobylni. Ja przeszkoliłem ponad 5000 tysięcy osób w Polsce z moimi znajomymi i to były szkolenia stacjonarne i online'owe. I uwierzcie mi, wiele z tych ludzi ma mniejsze doświadczenie z behawiorystą niż, niż bardziej oczytany student, a jest specjalistą od marketingu. No i ta nieomylność, nie wierzę w to. Więc przygotowałem porównanie. Sztuczna inteligencja kontra agencja, rudna pierwsza, fight. Czy agencja potrafi wprowadzić zainteresowania klientów? Określić? Tak, oczywiście. Może to zrobić ads-managerze. Jedna i druga strona, czyli fastony post, i, i agencja potrafi określić zainteresowania, da się ręcznie wprowadzić. Jeden, jeden, wyrównany wynik. Czy agencja zrobi tobie analizę behawioralną Twoich klientów? Żadna agencja marketingowa nie posiada w swoim zapleczu behawiorysty. To są osobne firmy, które się tym zajmują. Instytucje badawcze nie da rady. Więc agencja zero, Fastony plus jeden, czyli jeden do dwóch. Czy agencja może poprzez sztuczną inteligencję, analizę behawioralną, analizę konkurencji określić zainteresowania tych ludzi, którzy są tam? Nie, nie może tego zrobić. Czy może dzięki temu, że rozumie tych ludzi, per każda z tych grupy odbiorców dopasować treści tych reklam do nich? No skoro nie rozumieją, kim są ci ludzie, to też tego nie może zrobić. Nie może też określić długoterminowych i krótkoterminowych celów tych klientów. Zobaczcie, jeśli mówimy, że ci ludzie myślą o swojej restauracji, że chcą się rozwijać kulinarnie albo chcieliby pojechać do Japonii, to to mówicie do tych ludzi o ich marzeniach. Wystarczy mówić, że macie podobne marzenia, albo pokazywać, że chcecie z nimi je realizować, albo że jesteście blisko, albo że w jakikolwiek inny sposób mówić, być może tak jak i my. Marzycie o tym, żeby pojechać do Japonii. Nasz mistrz kuchni jedzie. Powiedzcie i dla was jedzie tam, żeby dowiedzieć się więcej. Będziemy Wam przedstawiać relacje, albo cokolwiek innego. Możecie oddziaływać na marzenia tych ludzi. Możecie do nich mówić tak, żeby czuli się częścią waszej firmy. Tak samo agencja reklamowa nie określi, jak te osoby podejmują decyzje, skąd czerpią informacje, jaki mają budżet, jakie wyznają wartości, jakie mają obiekcje zakupowe, obawy. To wszystko oczywiście da się poprzez agencje badawcze zrobić, ale zwykła agencja czy freelancer jest to poza ich zasięgiem. Nie zrobi też analizy i wskazania 10 obiekcji zakupowych, które warto na stronie i w postach mówić o tym. Rozumiecie, jakie klient ma obiekcje, należy o nich mówić, żeby klient wiedział, że te obawy są bezpodstawne. No i idziemy dalej. Czy agencja reklamowa może Wam zaplanować teksty na miesiąc do przodu? Tak, może. Czy zrobi to też sztuczna inteligencja? Oczywiście, że tak. Punkt dla agencji. Jeden jeden. Ale. Czy fastony i agencja zrobią korelację ze świętami, z wydarzeniami, żeby te posty się tam odpowiednio. Oczywiście jedna i druga strona ma dostęp do tego, kiedy są święta, kiedy są wydarzenia, punkt dla każdej ze stron, ale agencja reklamowa nie dopasuje tego do strategii behawioralnej 4:2.1. Nie będzie robiła posty w tych momentach, kiedy dane mikrogrupy odbiorców podejmują decyzje zakupowe. Nie wie, że te osoby, na przykład, w te dni o tej godzinie podejmują takie decyzje, a w te dni inne. To jest poza ich zasięgiem. Nie ma dostępu do tych informacji. No a ponadto człowiek i agencja pracuje na pewnego rodzaju schematach. A już wiemy, sztuczna inteligencja szybciej się rozwija niż człowiek. I ten postęp technologiczny, czyli zapewnienie sobie przewagi poprzez technologię, no to tutaj agencja reklamowa nigdy nie będzie rozwijać się tak szybko jak maszyna. Wynik 3 do 12. No dobrze, to teraz, gdybym Wam miał powiedzieć, że potrafię zastąpić tą technologią dzięki temu, że bardzo dobrze rozumiem grupę odbiorców, dzięki temu, że wiem, jakie są ich obiekcje, cele, jaki jest Twój produkt, co robi konkurencja, co sprzedaje. Umiem dzięki tej wiedzy, a myślę, że Ty też, mając tą wiedzę w jednym miejscu na 20 czy 30 stronach, mógłbyś z tego zrobić całkiem fajne posty, mógłbyś też sprzedawać. Ale jeśli do tego dołożymy NLP, Dążymy sposób w taki sposób, żeby wpływać na tych ludzi, to mamy narzędzie, które zrobi to lepiej niż agencja. Porównajmy, czy stać nas na to, żeby to zrobić. Agencja kontra sztuczna inteligencja, no to agencja uzależnia ilość postów, od tego uzależnia wynagrodzenie. Czyli jak ktoś się musi zmurzyć i napisać te posty, to kosztuje to więcej. Fastony, czy robisz 20-30 postów? Nie ma znaczenia, kosztuje to tyle samo. Czyli fastony wygrywa. Ile kosztuje narzędzie, ile kosztuje agencja reklamowa, która ma zrobić 4-6 postów? Pochodziłem po grupach, popytałem, zadzwoniłem do znajomych, którzy prowadzą agencję, którzy słyszeli o najtańszych, no bo zwykle moi koledzy, którzy prowadzą agencję, są raczej z tej wyższej półki. Ale zapytałem się o najtańszy, który słyszeli. No to to jest czy około 400 zł za prowadzenie fanpage'a, jest tam 4-6 postów. Kontra sztuczna inteligencja 160 zł. Gdy mówimy już o 20 postach, no to wynagrodzenie agencji rośnie. Sztuczna inteligencja mówi: Mnie to nie przeszkadza, ja mogę pracować 24 godziny na dobę, nadal kosztuje 160 zł. Idziemy dalej. A jeśli do tego ma być 20 postów, 30 tekstów reklamowych, stworzenie tego wszystkiego w spójną całość, no to w agencji reklamowej zaczyna być drogo. Sztuczna inteligencja mówi, wiesz co, mogę robić więcej, może to kosztować nawet mniej typu 124 zł. Rozumiecie? Ktoś daje więcej, ale mówi, hej, moja najlepsza oferta to będzie jeszcze taniej. Masz więcej, zrobię dla ciebie więcej, nie ma problemu. Skoro będę pracował więcej, to można mi zapłacić mniej. No dobrze. Agencja reklamowa również, czy ty sam możesz na co dzień kupić Chata GTP? GPT wersji Pro. Kosztuje to około 20 dolarów, to kosztuje cię 80 zł. Nasz asystent, który doradza ci strategicznie, komunikacyjnie. Jest wyspecjalizowany w robieniu reklam, nie w pisaniu maili albo jakichś innych rzeczy. On jest tylko specjalistą od robienia reklam i jest połączony. Tu wymieniłem trzy, ale nie sposób wymienić wszystkiego. Modele to jest w całość. Kosztujecie dodatkowo 0 zł. Wydaje nam się, że to dobry wynik. Idziemy dalej. Zatem, czy narzędzie, które za 160 zł, czyli mniej niż 3, niż to, no nie tak, mniej niż 5, około 5 zł dziennie. 5 złotych z haczykiem, 5-3 mniej więcej, zastępuje agencję reklamową za cały miesiąc, 160. Czy to jest tanio? Nie wiem. Wy odpowiedzcie. Runda trzecia, przepraszam, tu była runda trzecia. Co potrafi narzędzie Fastony Post? Fastony Post może stworzyć w bardzo prosty sposób i zaplanować posty. Może to też zrobić agencja, niczym się nie różni, możemy to zrobić jeden do jednego. Ale czy agencja zrobi już posty typu link click? Nie, nie da się tego zrobić, można zrobić to tylko przez app. Czy zrobi wam post karuzelowy? Nie, też jest to zarezerwowane wyłącznie dla partnerów. Czy jeśli tworzysz post i nie masz pomysłu, masz magiczny guzik, proszę, zrób mi sztuczna inteligencję dobry post, chcę dzisiaj zrobić promocję na to, proszę, napisz mi, czy to zrobi? Ostatnie, bez względu na to, co się dzieje, możesz zaplanować posty na miesiąc, trzy miesiące, nawet na trzy lata do przodu. A jeśli w którymkolwiek momencie cokolwiek się wydarzy, zepsuje internet, cokolwiek się stanie, to w każdej chwili, co sekundę, cała twoja praca jest zapisywana, nigdy nic nie utracisz. Ponadto masz piękny kalendarz, gdzie możesz to wszystko zaplanować, widzieć reklamy, jest to przejrzyste. I łatwe do zarządzania. Podsumowanie. Agencja nie posiada narzędzi związanych z tym, żeby robić. Nie mówię o agencjach typu, które obsługują Coca-Colę. Nie, tylko mówię o normalnych agencjach, które obsługują lokalnych biznesów. To są ludzie, którzy troszeczkę wiedzą na temat komunikacji, troszeczkę wiedzą na temat copywritingu, ale nie są ekspertami od behawiorystyki biznesowej. Dzięki technologii. Analiza behawioralna Twoich klientów jest na wyciągnięcie ręki. I teraz twoje pytanie. Czy wolisz zainwestować w agencję reklamową i w jej wynagrodzenie, czy wolałbyś zainwestować w swoją firmę? To, co możemy Tobie zagwarantować, to narzędzie, które w pełni oszczędza czas. Pisze treści, które zachęcają do kupna i wpływają na klienta, mówią do niego językiem korzyści, językiem, który przekonuje go do tego, żeby kupił. Pod twoim celem jest sprzedaż, a nie zdobywanie lajków pod postami. Masz pełne wsparcie dodatkowo od modeli, które mówią i piszą treści dla ciebie. Możesz z nimi rozmawiać, ale możesz też to zautomatyzować. Treści zgodnie z strategią 421 są tak bardzo angażujące, że wiele osób chce z tymi treściami być i udostępniają sobie na potem, udostępniają swoim znajomym, czy nawet notują po to, żeby móc skontaktować się z Twoją firmą. A najważniejsze, że Fastony nie zajmuje się prowadzeniem fanpage'a. Dla nas fanpage, dla nas marketing jest to narzędzie do tego, żeby zwiększać sprzedaż. To są agencje reklamowe, które specjalizują się w dowożeniu klientom wyników już z naszą technologią. Część możecie z nich znać, no oczywiście gdybym miał pokazać wszystkie agencje, ta jest ich 400 w Polsce, to by trochę nam zajęło. Agencje też promują swoje wyniki, które pomagają im dzięki naszej technologii osiągać dobre wyniki. Czy da się dzisiaj dzięki AI od Fastony zarobić milion? A może da się półtora? Proszę bardzo, to jest wynik takich kampanii, gdzie treści, gdzie to wszystko, cała komunikacja jest wspierana naszym rozwiązaniem. Zatem, ile może kosztować narzędzie, które zastępuje agencję reklamową? Moi drodzy, tyle, ile pokazaliśmy: 164 zł lub nawet 124 zł miesięcznie. Zatem, jeśli miałbyś to przeliczyć na ilość zamówień, czy dobrze prowadzony fanpage, który przekonuje do zawierania transakcji, wyobraźmy sobie, że to jest dodatkowe 100 zamówień w Twojej firmie, to dzięki tym 100 zamówieniom, co dzięki temu mógłbyś kupić? Mógłbyś kupić sobie, rodzinie, czy mógłbyś zainwestować w siebie, w swój rozwój, w swoją lepszą wersję, mając 100 klientów miesięcznie więcej? Ja nie mam zamiaru przekonywać. Ale musisz wiedzieć, że sztuczna inteligencja w połączeniu z automatyzacją to jest nie tylko obniżenie kosztów pozyskania klienta, ale to jest to, dzięki czemu wyprzedzisz konkurencję. Każdego dnia jest określona ilość osób, które kupi sushi. Jeśli nie kupią u ciebie, kupią u twojej konkurencji. Każdego dnia walczysz o tych klientów. Jeśli ich będziesz miał u siebie, to twoja konkurencja na nich nie zarobi. Czyli podwójnie wygrywasz. Dzisiaj większość z Was rozumie, że marketing automation jest ważne w ich firmie. To są niższe koszty pracownicze, to są niższe ogólnie koszty pozyskiwania klientów. I ty, oczywiście, z tą informacją możesz robić nic i nic się nie zmieni. Naprawdę nie musisz się obawiać, będzie tak jak jest. Robert mówi, że robi robotę. Cieszę się bardzo. Xavier pisze, że mu się podoba. Bardzo się cieszę. Pisze, że rewelacja. Zuza mówi, że to jest creepy. Tak, ja mam fanpage klientów, który w 100% zarządza sztuczna inteligencja, ale to robi naprawdę świetną robotę. Scenariusze Rolek też stworzy? Nie, jeszcze ci nie stworzy, Sebastian, scenariusze Rolek, ale jak będzie już dostępna Sora. Nie będzie ci robił scenariuszek rolek. On ci zrobi rolki. Po co? Po co masz robić scenariusze rolek i sam sobie te scenariusze później nagrywać? Jak już będzie Sora, to twoje rolki, złącznie z wideo, same się zrobią. I to jest piękne.